Zapraszam na trzeci odcinek poświęcony Japonii i wyspie Shikoku. Dziś dowiecie się trochę więcej o buddyjskich bóstwach, o trudnościach na szlaku, o tym, co Japończycy lubią robić w wolnym czasie. Odwiedzimy także zamek Matsuyamie i spędzimy wieczór u japońskiej rodziny. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Hynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wystaw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Zapraszam także na dwa festiwale, które organizuję w Tarnowie. Górnolotni to już w styczniu i dalekosiężni tuż przed wakacjami w czerwcu. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a Za Horyzont Domu. Samotna wędrówka jest bardzo oczyszczająca z brudów cywilizacji. To oczywiście metafora, ale jakże cenne jest doświadczanie natury, życzliwości drugiego człowieka i nie zaprzątanie sobie umysłu zbędnymi bodźcami. Medytacja i post to oczywiście kwintesencja pielgrzymowania. W pewnym momencie dochodzi do nas, jak niewiele potrzeba do szczęścia, jedynie ciepły posiłek, woda i dach nad głową. W średniowieczu pielgrzym zdany był na łaskę spotkanych ludzi, ubrany w odpowiedni strój, wyróżniał się, wzbudzał szacunek i podziw i myślę, że dziś jest podobnie. Bardzo mnie ujęła gościnność Japończyków na Shikoku. Pamiętam, przy jednej ze świątyń przed bramą czekał pewien mężczyzna, który po prostu witał każdego pielgrzyma. Nie był etatowym pracownikiem, tylko tak od siebie, bezinteresownie kłaniał się każdemu wchodzącemu i opuszczającemu świątynię pielgrzymowi. Kiedy tylko mnie zobaczył z plecakiem, natychmiast pobiegł do samochodu, wyciągnął lodówkę turystyczną i wręczył mi napój izotoniczny oraz ciasteczka. Przepraszał przy tym, że tylko takim skromnym poczęstunkiem może mnie obdarować. A kiedy zjadłem przekąski i ugasiłem pragnienie, on czekał już, aby zabrać plastiki. Innym razem podjechał do mnie samochód i kierowca wręczył mi taki podłużny ręcznik na szyję, abym mógł przy jego pomocy chłodzić kark i ocierać pot z czoła podczas wędrówki. Na trasie jest też wiele miejsc, które mieszkańcy zaopatrują w żywność, owoce i obowiązkowo w zieloną herbatę. Chciałem Wam pokazać sutrę. Sutra, tłumacząc z sanskrytu, to coś w rodzaju nici przewodniej, wątku, coś w rodzaju myśli i krótkich wskazań Buddy. Sutrę się odmawia lub śpiewa, stojąc przed głównym bóstwem w świątyni, a potem wrzuca do specjalnej skrzyni. Pielgrzymi także wymieniają się między sobą sutrami. Ta jest sutrą serca, jest ręcznie kaligrafowana na papierze ryżowym. Otrzymałem ją od jednego z pielgrzymów na trasie. Sutra serca uczy, iż forma jest pustką i pustka jest formą. Bardzo wielu ludzi nie rozumie, co to znaczy. Nawet ci, którzy długo praktykują medytację, bo czymś innym jest zrozumienie tych słów, a czymś innym ich stosowanie w codziennym życiu. Aby zrozumieć nauczanie sutry serca, przytoczę Wam pewien przykład. Wyobraźcie sobie drewniane krzesło, na którym siadacie każdego dnia. Jest ładne,
wygodne, lubicie w nim czytać książkę czy pić kawę. Jest solidne i wszystko wskazuje na to, że przetrwa długi czas. Kiedy jednak podpalisz to krzesło i wyjdziesz, to kiedy wrócisz, krzesła już nie będzie. To, co wyglądało tak masywnie i realnie, teraz stanowi tylko kupkę popiołu, którą rozwiewa wiatr. A więc forma jest pustką, pustka jest formą. Wielu ludzi jest przywiązanych do nazwy oraz formy i to jest przyczyną niemalże całego ich cierpienia. Pożądanie bogactwa, przywiązanie do sławy są puste. Nie mówię, że są złe, są po prostu puste. Większość ludzi wysoko ceni sobie własne ciało, wydaje mnóstwo pieniędzy, aby było piękne, silne, ale wkrótce, pewnego dnia, ono po prostu zniknie. W dzisiejszych czasach wiele osób chce zdobyć pieniądze, dobrą reputację albo korzystne związki. Walczą desperacko o awans czy wysoką pozycję poprzez najgorszego rodzaju nadużycia. Oczywiście przy tym bardzo cierpią, by w konsekwencji dostać to, czego pragną i zatrzymać te puste, przemijające rzeczy. Ale samo rozumienie tych pięknych słów to jedno, a osiągnięcie ich to zupełnie coś innego. A wy, jak rozumiecie ten wers? Forma jest pustką, pustka jest formą. Napiszcie, proszę, w komentarzu. Kongo w Kuji, świątynia numer 38 na przylądku Asizuri, jest najdalej wysuniętą świątynią na południe. Historia mówi, że Kobodaishi podczas pobytu tutaj widział nad oceanem Kanno, boginię miłosierdzia. I mówi się, że dusze, które odchodzą z tego miejsca, udają się do raju, gdzie mieszka Kano. Niestety, przylądek ten stał się miejscem, w którym ludzie przychodzą popełnić samobójstwo, wierząc, że ich dusze zostaną uwolnione do raju. Świątynia jest bardzo piękna, z kilkoma pagodami o różnych wzorach, dzwonnicą, latarniami i ogrodem usianym posągami naturalnej wielkości Buddy, a także buddyjskie bóstwa takie jak Yakoshin Yorai, uważany za Buddę uzdrowienia, Senzu Kanon Batsatsu, ma 1000 ramion z okiem na każdej dłoni. Jizo Bosatsu, tych jest najwięcej na trasie. Jest czczony jako patron noworodków, dzieci nienarodzonych, pielgrzymów i kobiet w ciąży. Są jeszcze posągi Imyo. W prawej ręce dzierżą miecz, który niszczy złudzenia i złe pragnienia. W lewej ręce zaś trzymają linę, która służyć ma do karania niespokojnych umysłów. I wiele jeszcze innych bóstw, których znaczenie symboliczne powoli rozszyfrowywałem. ...23 lipca pretendował do najgorszego dnia tej wyprawy. A wszystko za sprawą zerwanego szlaku, który próbowałem obejść, nadkładając dobre 10 kilometrów. Gdyby to było w linii prostej, to nic, ale trzeba było się wspinać, potem w dolinę i znów w górę. Niestety okazało się, że obejście także jest nie do przeforsowania. Miałem blisko 10 kilometrów, szlak był zerwany. Robiłem obejście. Obejście też było zerwane. I coś mi powiedziało, żeby nie schodzić w dół z powrotem. Pchać się do góry. Pchałem się do góry. Kurde, ścieżka się skończyła. Znowu przedzieranie przez chaszcze. No masakra. Azymut wyznaczał dobry kierunek. Żarty się jednak skończyły, kiedy na szczycie nie było nic oprócz gorącego powietrza i pnączy. Po 4 godzinach błądzenia miałem już serdecznie dość. GPS dosłownie oszalał. 4 razy wracałem do rozwidlenia, bo drogi prowadziły mnie na manowce. W końcu szczęśliwie odnalazłem zaginioną autostradę. Było już bardzo późno, kiedy dotarłem do 44. świątyni. To połowa całego szlaku. Zaczęło się ściemniać, więc szybko rozbiłem namiot. A tu jakby na mnie czekała babuleńka.
Przyniosła mi cieplutki ryż ze smażonymi krewetkami, wodorostami i wyśmienitą sałatką. Przepyszne zwieńczenie tego jakże koszmarnego dnia. Dotarłem do miejscowości Matsuyama, gdzie zwiedziłem słynny zamek i łaźnię publiczną Dogo Onsen, jedną z najstarszych i najbardziej znanych w Japonii. Zamek Matsuyama jest jednym z 12 oryginalnych zamków w Japonii. Wygląda wspaniale. Jako fan filmów Kurosawy zetknąłem się z żywą scenografią. Wewnątrz budowli znajduje się kolekcja białej broni, zbroje i eksponaty zawierające informacje o historii miasta i okresie feudalnym. Przypadkiem poznałem także pewnego Japończyka o imieniu Tsutsutani, który zaprosił mnie do swojego domu. A było to tak. Obserwowałem trening golfa, bo jest to bardzo popularna rozrywka w Japonii. Sytuacji przyglądał się inny Japończyk, a że mówił dobrze po angielsku, to najpierw tłumaczył kwestię gry, a potem przeszliśmy do innych tematów. W międzyczasie zatelefonował do żony i przedstawił mi propozycję kolacji z noclegiem, na co przystałem z radością. W niewielkim, przytulnym domku powitała mnie niezwykle sympatyczna pani domu Kazuyo, która przygotowała wyśmienitą kolację. Tsutsutani opowiadał mi o swoich studenckich podróżach i nawiązanych wtedy przyjaźniach, które trwają nadal, a minęło blisko 50 lat. Dalej nastąpiła część artystyczna. Pan domu grał na ukulele, a jego żona towarzyszyła mu wokalnie. Dodam, że Tsutsutani zaczął się uczyć gry na tym instrumencie 5 lat temu, w wieku 69 lat. Jak widać, na nic nigdy nie jest za późno. Teraz, mając 74 lata, żartuje, że jest jeszcze za młody na grę w golfa, bo to gra dla dziadków. Było też kupę śmiechu z polsko-japońską konfrontacją językową. Christopher Bogusław Hunik. Szczep Rzeszynie. Szczep Rzeszynie. Chrząszcz. Sof. Brzmi. Brzmi. W Trzcinie. Kspinia. A teraz łatwiejsze. Stół. Stół. Z powyłamywanymi. Family. Nogami. Nogami. Brawo. Na koniec moi gospodarze zabrali mnie na nocną przejażdżkę, abym zobaczył iluminację zamku, a rankiem następnego dnia pożegnaliśmy się. Jeszcze postscriptum. Spotkałem kiedyś małżeństwo, które odwiedziło wszystkie 88 świątyń na Shikoku aż 35 razy. Mówili, że każdego roku wiosną, latem i jesienią przemierzają tę trasę. Pierwszy raz przeszli ją pieszo, a kolejne już autem. Muszę wam też powiedzieć, że na Shikoku obowiązuje pewna hierarchia kolorów i tak najniżej w hierarchii, jeśli ktoś przeszedł Shikoku 1 do 4 razy, jest kolor biały. Jeśli ktoś przeszedł od 5 do 7 razy, to jest kolor zielony. Dalej jest kolor czerwony od 8 do 24 razy, kolor srebrny właśnie od 25 do 49, kolor złoty 50 do 99 razy i najwyżej w hierarchii jest kolor brokatowy dla osób, które przeszły powyżej 100 razy. I otrzymałem właśnie od tego małżeństwa taki pasek z modlitwą w kolorze srebrnym i wiąże się z tym pewna zabawna historia. Otóż pewnego dnia w niemiłosiernych upałach rozpaczliwie poszukiwałem schronu, który miałem na mapie, a którego nie mogłem namierzyć w terenie. Byłem już mocno odwodniony i zapukałem do pewnego domu, aby uzyskać pomocną informację. Skończyło się na 3 dzbankach wody, lodzie z zielonej herbaty i wspólnym oglądaniu albumów z pewną Japonką.
Po schłodzeniu organizmu podziękowałem za gościnę i wedle wskazówek udałem się dalej w poszukiwaniu chatki. No i w końcu namierzyłem swój zadaszony schron, ale upał był nadal dotkliwy i rozglądałem się za jakąś wodą. Musiałem oczywiście odświeżyć. Zobaczyłem toaletę, a obok zielone pomieszczenie ze znaczkiem Henro na rozsuwanych drzwiach. Wewnątrz na stole czekały owoce i napoje, a obok stały maty tatami służące do spania. Od razu zorientowałem się, że to kolejna chatka pielgrzyma. Moją radość wzbudził także leżący na stole pilot do klimatyzacji, którą natychmiast uruchomiłem. Zrobiło się bardzo rześko i przyjemnie w porównaniu do upału na zewnątrz sięgającego pewnie jakieś 40 stopni. Rozgościłem się, ugotowałem obiad, poczytałem, popisałem i nagle pojawił się gospodarz tego obiektu. Przywitał się, zapytał oczywiście skąd jestem i czy podróżuję pieszo. A na końcu wspomniał o zapłacie. Tak przetłumaczył tłumacz Google. A więc pomyślałem, no tak, byłoby to zbyt piękne, aby było za darmo. Zapytałem więc ile. Na co on otworzył taki gruby zeszyt z wklejonymi modlitewnymi paskami i podał mi klej. Zrozumiałem wtedy, że o taką formę regulacji chodzi i uśmiechnąłem się serdecznie. Ze swojego przewodnika wyjąłem właśnie ten srebrny pasek, który otrzymałem od tego małżeństwa. Wiecie co, przeszli 35 razy Shikoku i wkleiłem go do owego zeszytu. Na co mój gospodarz pokiwał głową z uznaniem i uścisnął mi dłoń. No cóż, może w poprzednich wcieleniach rzeczywiście tyle przewędrowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek o Japonii.